zdrowia, szczególnie dla normalnych. Już za parę dni, tak? No, wezmę w plecach swoje gitary. Nie, no za parę dni będą wybory. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No za parę dni, 3 listopada, będą wybory prezydenckie w Ameryce. Jest to zawsze listopad, jest to zawsze wtorek, po pierwszym poniedziałku. No tak, tak to wykombinowali w Ameryce. No i teraz wypada 3 listopada. Jest tak zwany Electoral College, czyli Electoral College, no to jest kolegium elektorów. No i oni wybierają w zasadzie prezydenta. No oni nie tyle wybierają prezydenta, co rzucają głosy, czy przedstawiają głosy, czy liczą, czy głosy są liczone właśnie na podstawie tego. Wybiera, jest 538 elektorów. Dlaczego 538? No bo jest 435 reprezentantów w kongresie, 435 reprezentantów na 50 stanów, czyli powiedzmy mniej niż 10 reprezentantów na stan. No i 100 senatorów, 100 senatorów, czyli po 2 senatorów na każdy stan. I to właśnie to też w tym najważniejsze w całej tej matematyce. No dochodzi tam jeszcze dystrykt Columbia, jeszcze, no ale razem jest 538, no i musi być większość, czyli 270 oddaje głosy. Terytoria amerykańskie nie mają głosów. I będziecie słyszeli, że tam 63 miliony powiedzmy głosowało na jednego kandydata, a kandydat, który uzyskał 61 milionów powiedzmy, został prezydentem. No i to jest to, co wszyscy demokraci, wszyscy socjaliści w Ameryce, oni preferują zlikwidowanie tego kolegium elektorów. No i ich argument jest taki bardzo prosty i bardzo silny. I mówią, kandydat prezydencki na prezydenta, który dostanie najwięcej głosów, wygrywa i to jest demokracja. To jest demokracja, to jest jeden człowiek, jeden głos. No i nie ma dwóch zdań na ten temat. To tak musi być. No ale kontrargument jest cięższy do wyjaśnienia, no ale jest bardziej przekonywujący dla każdego normalnego człowieka i powinien być przekonywujący. Jeżeli nie jest, no to trzeba przemyśleć jeszcze raz. O co to chodzi? O to chodzi, że kolegium elektorów, cały ten system, zmusza tego kandydata prezydenta do tego, żeby on te swoje kampanie prezydenckie przeprowadzał w całym kraju. W całym kraju od najgorszego zadupia do miast, tak? No i to jest to, oraz to, żeby był bardziej taki otwarty do szerszych mas. To jest ta podstawowa kwestia tych, no bo jeżeli są opuszczone miasta, stany, gdzie ludzie nie chcą mieszkać, no to tam ilość tych mieszkańców jest mała, no to tam wchodzi 2 senatorów i to są te 2 głosy, to jest duża liczba. No dlaczego to ma takie znaczenie? No bo to jest federacja Ameryka, to są Stany Zjednoczone Ameryki, to jest federacja stanów, to jest związek stanów, to jest jakaś umowa pomiędzy stanami, mają rząd federalny, no i mają rząd stanowy, ale niektóre stany nie mogą być silniejsze niż inne stany, no bo Kalifornia ma tam kilkadziesiąt milionów ludzi, tam parę stanów byłoby w stanie załatwić wszystkich innych i to jest to powiedzmy to, co się w Europie dzieje. Wielkie Niemcy, Wielka Francja po prostu niszczy wszystkie te małe państewka, czy mniejsze państewka. No i w Ameryce tego się nie dzieje. Druga sprawa to jest to,
że no nie jest łatwo oszukać. Nie jest to tak łatwo oszukać, no bo jeżeli byłoby takie proste, że policzy tylko głosy tu i tam, no to ludzie bez skrupułów z obydwu partii zaczęliby po staremu, normalnymi metodami, zaczęliby wsadzać tam te głosy do skrzynek wyborczych. No i to by było proste rozwiązanie, tak? Jest paręset tysięcy, czy więcej, czy milion, czy dwa, no i coś takiego spreparować, no to jest proste. Tak samo wszystkie te głosowania pocztowe, no to jest ryzyko. Wszystkie głosowania internetowe, no to jest ryzyko. Także wszyscy ci oszuści by skoncentrowali się w tych rejonach, gdzie wszyscy urzędnicy czy politycy są po prostu na tyle skorumpowani, no i by to podhajcowali, podgotowaliby te wszystkie liczby i to by było proste oszukać. No teraz z tym kolegium elektorów, no to jest dosyć ciężej, no bo oni, ci wszyscy oszuści, no to muszą nie tylko wiedzieć, jak oszukiwać, no ale też muszą wiedzieć, gdzie oszukiwać. No bo jednak w tych niektórych stanach, gdzie jest ten wyścig, powiedzmy, wyborczy jest dosyć blisko, no to czy te stany tam, które one zmieniają kompletnie cały balans, no bo to tak się dzieje. To się dzieje, że niektóre stany po prostu zmieniają ten balans na te 270 głosów elektorów, no to się liczy, no bo z reguły to jest tak, że wygrywający bierze wszystko, czyli tam jest, powiedzmy, jakaś taka demokracja. Jeżeli jest 51%, no to ten stan ten kandydat, który dostał większość, no to on bierze 100% tych reprezentantów i senatorów. Także to jest jakiegoś stopnia demokracja. Trzeba też pamiętać, że ilość reprezentantów jest stała, niezależnie od ilości mieszkańców. Także w niektórych stanach na jednego reprezentanta przypada 600 tysięcy, w innych stanach 700, 800, różnego rodzaju, to jest matematyka. No i wszyscy ci oszuści musieliby wiedzieć, gdzie mają pojechać oszukiwać, no bo nie chcą oszukiwać wszędzie, tak, no bo jak zaczną oszukiwać wszędzie, no to prędzej czy później to się wyda. No i ci przyszli oszukańcy, no to też wiedzą, że oszukiwanie w Kalifornii nie ma sensu, no bo oni zawsze tam wygrają. W District of Columbia, czyli Washington, czyli to też jest socjalistyczne, bo to jest budżetówka, no to tam nie ma co oszukiwać, no bo oni tam zawsze wygrywają, tam po prostu są, państwo ma pensje, no i ludzie żyją też na garnuszku, tak, że tam zawsze są socjaliści, a nie konserwatyści. I teraz oni by musieli się skoncentrować na tych, tam, gdzie się odbywa ta bitwa, tam, gdzie jest bardzo takie trudne do przewidzenia, w którym kierunku pójdzie jakiś tam stan. No i który stan mogliby zaatakować? W 2000 roku, no to była to Floryda, powiedzmy. Floryda to miała te różne te niewyciskane formy wyborcze, no ale Nikt nie wiedział, że to będzie coś takiego w tej na Florydzie, że będzie tak blisko i że mogliby oszukać na kilka czy kilkanaście tysięcy. W 2004 roku, no to wszyscy czekali na to, że na tej Florydzie będzie jeden wielki bałagan, a okazało się, że George W. Bush wygrał 400 tysięcy głosów, czyli prawie 5% wszystkich. No i ale w 2004 roku, no to był stan, który przechylił szale na wyborów, no to było Ohio. No i
Nikt nie wiedział, że Ohio będzie w ten sposób, także tam też nikt nie pojechał oszukiwać. Wielu socjalistów, demokratów mówiło, że republikanie szykanowali niektórych polityków i tam urzędników, no to po prostu jak zwykle plotki socjalistyczne i oszukaństwo. Kto by mógł wiedzieć? Jak ktoś może wiedzieć, że akurat Ohio miałoby być takie znaczące? W 2016 roku dla odmiany i oszukańcy demokratów i oszukańcy, powiedzmy, republikanów potencjalnych, byliby w stanie zapłacić od groma pieniędzy, że Donald Trump wygra w Michigan tylko ilością 10 tysięcy głosów, także to nie jest tak dużo. 10 tysięcy głosów, no to faktycznie mogliby jakoś spreparować, oszukać, no ale to nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział tego poza Bogiem, a Bóg jak zwykle nikomu tego nie powiedział. Także, że to nie jest tylko, że jest oszukaństwo. Nie jest to tylko kopertowe wysyłanie, czy jakieś inne metody internetowe. Także na razie to jest niemożliwe. Niemożliwe po tym, że przy kolegium elektorów, żeby ci republikanie, ci demokraci byli w stanie jakoś to przeskoczyć. Ten dzisiejszy system konstytucyjny powoduje to, że wszyscy ci, którzy chcieliby oszukiwać, oni się nie podejmą przypuszczania, gdzie mają oszukiwać, tak? No bo jeżeli nie wiedzą, gdzie jest języczek u tej wagi, no to oni nie będą oszukiwali w za wielu miejscach, no bo to ryzyko, tak? To ryzyko jednak jest, złapania jest dosyć duże. Jeżeli decyzja czy wynik wyborów byłby jednak zdecydowany przez narodowy ilość osób biorących udział, czyli jeden człowiek, jeden głos, no to wtedy oszukiwanie by było nagminne. Oszukiwanie by było nagminne, ten pożądanie oszukiwania by było nieprawdopodobne. I można by było oszukiwać we wszystkich 50 stanach. No oczywiście wtedy kiedy się przypuszcza, że nie będzie się złapanym. No ale jednak minimalne oszukiwanie w każdym stanie doprowadzi do setek tysięcy, milionów więcej głosów. Także popularny głos w Ameryce, czy w każdym kraju, powoduje to, że troszeczkę każdy sobie pomyśli, oszukam na 10, 20 czy 50 głosów, no i to się z tego robią miliony. Dlatego to jest właśnie strasznie niebezpieczne. No i to jest dlatego demokraci, socjaliści pragną tego, żeby zlikwidować to kolegium elektorów. Tyle tylko, że człowieku trzeba się zastanowić, czy oni sobie myślą, że socjaliści, demokraci wierzą republikanom, że republikanie nie będą oszukiwać? Czy może socjaliści, demokraci wierzą, że oni są lepszymi oszustami? No bo jak otworzy się bramkę do oszukiwania, no to wszyscy zaczną oszukiwać, tak? Konserwatyści niby są bardziej uczciwi, no ale jak to mówią, oko za oko, ząb za ząb. Także socjaliści, demokraci są kretynami, no bo w pewnym momencie może wyjść na nich, no ale za parę lat ruletka się obróci, czy koło fortuny się obróci, czy ten wahadło się obróci. W Kalifornii teraz pchają, żeby głosowali 16-latkowie. No, głosują, pchają to tylko dlatego, żeby uzyskać tam kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy ekstra głosów. No i to jest to pytanie, tak? Czy jeden głos to jeden, czy jeden człowiek to jest jeden głos? No zdecydowanie głos ludzi mieszkających gdzieś w górach, czy głos ludzi mieszkających na terenach
nieprzyjaznych ludziom, czy gorszych niż w miastach, to powinien być liczony bardziej. I to jest ta piękna sprawa właśnie tej demokracji amerykańskiej. To jest ta piękna sprawa, że to 300 lat temu ludzie byli w stanie przewidzieć. Byli w stanie przewidzieć perfidię i wredność polityków, ludzi, wyborców i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie konstytucja. To jest ten kolegium elektorów. Jest to piękna sprawa. Także teraz już chyba wiecie, jak to, na czym to polega. No i będziecie w stanie wytłumaczyć, dlaczego jeden głos, jeden człowiek to nie jest jeden głos. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.